Mamo, słyszysz to? No właśnie, co tak skrzypi? To drzwi od lodówki, idziemy! To chyba tata, chodź, sprawdzimy, co tam znowu robi. Czego on znowu w tej lodówce szuka? Tata! A ty co tu robisz? Chciałem tylko sprawdzić, czy lodówka jeszcze skrzypi. No właśnie, już od dawna miałeś ją naprawić, żeby nie skrzypiała. Widzowie już nawet pisali. A chodź sprawdzimy, co jest w tej lodówce. Właśnie, czego on tam szukał, Marek? Czego ty tam szukasz? Tam nic nie ma ciekawego. Co to tutaj robi? Co wy tam znowu widzicie? Ja to proszę, co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, więcej się nie dało zmieścić? No kupiłem. Po co ty kole kupiłeś? Wiesz, że to jest niezdrowe? Wiesz, że to jest, tam jest cukru? To w ogóle nie jest takie słodkie, jak wam się wydaje. Czy ja to piję? Ja tego nie piję teraz. No i miejmy nadzieję. A po co to kupiłeś? A jakby ktoś przyszedł, to się można napić. Spoko, spoko, nie kombinuj tylko. Idziemy do pokoju rozwiązywać zadanie, a ty, żeby ta kola nie zjadła. Jagódkę sobie zjedz. O, jagódkę sobie zjedz, proszę, jakie dobre. A nie kole. Wymyślił sobie kole. Znajomi przyjdą. Pokaż, Michasia, to zadanie. To jest tylko też to z angielskiego, to co dobra, musisz to robimy. A to właśnie tylko musisz sprawdzić. Daj. Dobrze, że tu koli nie ma. No, na przykład jest tutaj czoklet. Jedzenie, czoklet. Może się uda otworzyć tak szybko, nie było słychać. O. Ty co zrobisz? Wiem. Szybki ruch. Jest, udało się. Dobra. Słyszałaś? To chyba na dworze coś tam remontuje sąsiad. A jak wy też lubicie kole, to dajcie łapki w górę. Jezu, udało się. Dobra, szklaneczka. Marzena! Co robicie? No zadanie robimy, no mówiłyśmy ci, no. To jak zrobisz zadanie, idziemy do parku? No pewnie, no możemy iść. Która jest godzina? No widzisz, masz wielki zegarek. 14:14. Spoko, dużo czasu. Dobra, rób zadanie, a ja idę tam w kuchni coś. Może tą lodówkę nasmaruję? Czym ją? Masą nasmarujesz? Olejem? Ciekawe czym. Już smarujesz pół roku. Nie no, sprawdzę, co tam tak skrzypi. Mama, bo tata chce pić Coca-Colę. Później nam zaglądniemy. Dajmy mu chwilę czasu. To na pewno go przyłapiemy na gorącym uczynku. A widziałaś, ile on tego nakupił? No chyba z 4 butelki, jakieś 2 puszki. No naprawdę oszalał. Po co mu tyle coli? No ja rozumiem sobie pić raz na miesiąc, ale nie codziennie. Też się tego obawiam. Był w sklepie, nakupił, nam nic nie mówił. Teraz będzie po kryjomu wypijał. Lepiej by się napił wody gazowanej albo zwykłej herbaty. Właśnie. Ugotuję kompot z rabarbaru. Będzie miał co pić? Urbany kompocik, jeszcze truskaweczki do tego. Dobra. Nie widzą, no to się napijemy coli. Co one chcą? To ani nie jest, znaczy jest słodkie, ale dobre, one kity cisną, że tyle cukru tam jest. Zobaczymy, co on robi. No faktycznie patrz, no puszkę. A co wy tam robicie, Marzena? Co wy tam robicie? Zadanie! Ej, wy mnie podglądacie! I się śmiejemy takich chłopak śmiesznych rzeczy. Dinozaura się śmiejemy tu w zadaniu. Śmiejemy takie rzeczy. Jaki śmieszny, ha, ha, ha. Jak smakowała kola? Jaka kola? Ja herbatę piję. No, gazowana herbatka, zimna. Czarna z bąbelkami, ha, ha, fajne. Jasne. Chodźmy, udowodnimy. Co? Naprawdę. Nie wiem, raz na miesiąc, na przykład nie wiem, w piątek, tak. A na przykład za miesiąc kolejny, na przykład, nie wiem, a teraz ci udowodnimy, że picie coli jest niezdrowe. Dobra. Ale jak niezdrowe? Przecież to w ogóle, co wy chcecie od tego? No, jedna szklaneczka coli. Bierzemy tą kolę, tutaj. I to wypiłeś? Jeden łyk tylko zrobiłem. To jest niby jeden łyk, ile tego tu było? Tylko było. No, to chyba tyle tego było. A puszka prawie pusta.
No. No właśnie. No i co? I no proszę. I proszę. I co? I cała puszka poszła. Dobra, i zgnieciemy i wyrzucimy. I selekcja. No i proszę, ile wypiłem? Jeden łyk coli zaledwie. Tak. To ja ci coś pokażę. Mama, jest cukier w domu. Właśnie, cukier, cukier. Biały cukier. Tak, tak, tak. Już ci daję. A po co wam znowu cukier? Przecież kola już jest słodzona. Coś ci właśnie pokażemy. No daj. Proszę, cukier. Dzięki. No. Co jeszcze potrzebujesz? Szklankę. Proszę, szklanka. I co jeszcze? Proszę. I łyżka duża. I łyżka, tak. I ci teraz pokażemy, ile ty wypijasz cukru. O, jeszcze waga. Gdzie... Właśnie, waga. No to chodźcie może tu na blat. No dobrze. Naprawdę. Co wy znowu kombinujecie? Odejdzie ci się coli, zobaczysz. Dobrze. No i co wy chcecie za eksperyment niby zrobić? To ja ci pokażę, ile jest cukru w takiej puszce Coca-Coli, patrz. Właśnie. No ile? Proszę, w tej puszce, a tu jest jeszcze ile? Kolejna puszka. Jaka? Proszę, puszka ma, no. Zaraz ci powiem, 330 ml. Jasne, tyle cukru jest. Nie, Jaśka. Jeszcze więcej. Co? Ile? Jeszcze. 31 gram? No, zdziwisz się. Jeszcze. Jasne, 41. No a teraz się przysypało, to trzeba to jeszcze tak trochę. No i co, 38? No jeszcze, jeszcze. No. No i ciutkę tylko dosypiemy stąd. No i co to będzie? No, o. No i proszę, co, nie widzę. Tyle no i 35 gram. Gdzie? Cukru w tym. Michaśka, tyle cukru w takiej puszce małej. No tak, w takiej małej puszce jest tyle cukru. Przecież to jest niemożliwe, to w ogóle takie słodkie nie jest. Możliwe, naprawdę to nie czujesz, ale badania to nawet tyle są. Tyle cukru. Tak. Przecież tego by się nawet wypić nie dało. Coś ci teraz jeszcze pokażę. Ciekawe co. To właśnie, mama, to zrobimy. To co teraz z tym cukrem? Właśnie, nie, będzie pił ten cukier, no. Wiesz? To ja co? Tylko nie wypiję to tyle cukru. To zrobimy mu kawę. Kawkę, no to... Co? No. Tak, ty lubisz kawę, Mareczku. To jaką, mama, możemy mieć? Może ten białą. Tak, taką białą jak lubisz, ale będzie ten cukier. Ale przelejesz, to zrób czarną lepiej, będzie czarno. Bardziej gorzkie. Ale przecież ja słodzę jedną łyżeczkę, a ile tu jest? Chyba z 7 łyżek. No, tyle wypiłeś w coli, więc kawa też ci będzie smakowała, skoro kola ci smakuje. I robimy. Obserwuj, Mareczku, zaraz będzie słodki napój. Ale tego się nie da wypić, Marzeno. Czarna kawa, czarna kola, słodka kawa. Wszystko pasuje. No i jeszcze sobie można gazować. No właśnie, mamy taki sprzęt. Ale przecież to będzie po prostu ulepek, a nie kawa. To się przekonasz, co ty wypijasz właśnie smakując no, taką patrzcie. Pyszną kolę. O, aż minka taka wyszła. No. Tylko musimy to pomieszać, żeby się rozpuścił cukier. A zobacz, jak teraz zrobię taki trzcinowy. No. Wy coś tu ściemniacie jak nic. Specjalnie się tyle cukru nasypały. Tyle naprawdę jest tej koli, w której piję. Proszę. Nie wierzę w to. Tu wystawimy sobie na stoliczek. Jeszcze się robi. Będę teraz przeleje. Ale pięknie pachnie. Uwielbiam zapach kawy. Michasia nie lubi kawy, bo jeszcze nie może pić. Stop, bo to o, już samo się skończyło. Ale nie no, Michaśka. A to... dobra, i tu? No, wyciągnij to. No. Proszę. Ale proszę. Ej, a to się w ogóle nie rozpuściło. Ale nie rozpuścimy. Proszę, spokojnie, Michasiu, mieszaj. To sobie złap. Szklanka jest zimna. I będziesz pił. To tak jak kola. Tylko, że smakuje jak kawa, bo jeszcze nie ma Coca-Coli kawowej. I tak wam nie wierzę. Przecież to jest niemożliwe, żeby było tyle cukru w tym. W takiej małej puszeczce Coca-Coli. Uaa! Ja tego bardziej nie wolę. Pokaż, no to pokaż, jak to w ogóle, tego ci nie da wypić. No to wypij to. Taką też pisz Coca-Colę. Przecież tego wypić nie idzie. No wypij sobie to jest teraz. Sam cukier. Nie, teraz to trzeba wypić. Nie, ja tego nie wypiję. Pijesz. Pijesz, tatusiu, no bo będzie zimne. Musisz tego się wypić, nie da, naprawdę. Schowajcie ten cukier. Nie, nie, to nie koniec. Tu nie ma nigdy tyle cukru, co wy twierdzicie. Jest, to jest nawet udowodnione, Marek. To chyba masz już nauczkę, nie będziesz tego więcej pił. Dobra, ściemniłyście, nasypaliście tyle tego cukru. Tam wiadomo, że tyle cukru nie ma, bo to jest niemożliwe. Możliwe, możliwe, poczytaj sobie w internecie. Tam znajdziesz odpowiedź, ile ty cukrów pijasz w coli. To posprzątajmy, idziemy robić zadanie. Tak. Ogarnij kuchnię, a my idziemy do czegoś pożytecznego. Ale chwila, przecież ja tego nie wyciągnąłem. Ściemniałem jak nic. Tyle cukru w folii. Na pewno. To by tu gdzieś napisali. Cukry 10,7 g w 100 ml.
Czyli w takiej to jest 50 ponad gram cukru, a to było 30. Ściemniają. Nie wiem, dobra. Chowamy ten cukier. Wiem, żeby mnie nie przyłapały, to zrobię z takiego lifehacka sobie fajnego. Dobra, to się tu odstawi. To trzeba tu umyć. Dobra, ściemniają. No i co, zrobione wszystko? Tak, zrobione. Ja sam sobie wszystko porysowałam. A co to za sok? Mogę napić ci soczku? Od kiedy ty lubisz sok? No zawsze. No właśnie. Nie no, Michaśka. Ale po zadaniu nam się przyda. Daj, ja sobie go wezmę. Ale ja się chcę napić. No. Mi się tak chce. Nie, nie pij, Michaśka. Co tu robi Coca-Cola? Marek. Ja nie wiem. Nie wiem, to nie ja. Sama sobie wskoczyła do tego pudełeczka. O, Coca-Cola. Patrz. Słuchajcie, zamkniemy to. Jaki spryciarz, widzisz? Gdzie ty to widziałeś, tę sztuczkę? Wiem, na TikToku. I chyba się nie wyszedł ten lifehack, jak to teraz właśnie. Wyciągnąć. Właśnie. Naprawdę. O, ale pachnie ładnie soczek. A gdzie jest soczek? No tu jest soczek. O, ale piękny. Popatrz, jaki spryciarz. A mówiłyśmy ci, żebyś nie pił ten Coca-Coli. Widziałeś, ile tam jest cukru? Jakby tam było tyle cukru, to by było słodkie, tak jak ta kawa, i tego by nie można było się było nawet napić. A wiesz, czemu nie czujesz tego cukru? Bo Michasia wie. Bo tamta tu się jest kwas fosforowy. Poczytaj sobie w internecie, bo myśmy już czytały. Jaki kwas? A po co jest tam ten kwas? Właśnie, żebyś nie czuł tego cukru! Mam nadzieję, że wyciągniesz jakąś nauczkę z tego odcinka. A ja zrobię do picia pyszny kompot rabarbarowy. Będzie przynajmniej zdrowo. I z małą ilością cukru. Okej, to ja już od dzisiaj coli nie piję. To super decyzja. To na dzisiaj to już tyle. Dajcie łapki w górę. No i do następnego odcinka. To na razie, pa! Pozdrawiamy.